this company. W zeszłym roku ta firma zarobiła 10 milionów dolarów. Ta 5. Ta 3. W tych pomieszczeniach może być dosłownie wszystko. Te puste biura to przykrywka dla karteli narkotykowych, potrzebujących wyprać fundusze. Robią tak dilerzy, przemytnicy i przedstawiciele grup przestępczych. Corocznie do Meksyku wypływają miliardy dolarów. Każdego tygodnia przerzucamy miliony dolców. Jednak władze nie odpuszczają. Co to za forsa? Gra toczy się o wysoką stawkę, więc kartele wymyślają coraz to nowsze sposoby prania pieniędzy. Można je zdeponować i szmuglowania. W takim samochodzie zmieści się nawet milion. Przestępczość, spółka z o.o., pranie brudnych pieniędzy. Cześć, szefie. 20 tysięcy dolarów? W porządku, już po niej jadę. Godzina 21. Cancun, Meksyk. JC jedzie po pieniądze pochodzące z handlu narkotykami na terenie Stanów Zjednoczonych. Każdego roku zawiera się tam transakcje warte łącznie ponad 100 miliardów dolarów. Kartele mają problem z ich przerzutem i wprowadzeniem do obrotu. Niektórzy członkowie karteli trzymają w domach po 200-300 milionów dolarów, nie mogąc z nich skorzystać. Tutaj przydaje się JC. Żeby móc wydawać pieniądze, kartel musi je wyprać. Legalizują zyski czerpane z przestępczości. JC należy do całej armii zajmującej się wprowadzaniem pieniędzy kartelu do systemu bankowego, bez ujawniania ich pochodzenia. To praca, z której się nie odchodzi. Gdy zawrze się układ z kartelem i zacznie obracać jego funduszami, nie można z tego zrezygnować. Znajdą cię albo porwą twoją rodzinę. Jeśli nie wrócisz, zginiesz. Rozkazy mogą przyjść o każdej porze. To 20 tysięcy dolarów. Biorę 5 dowodów osobistych i udaję się do kantorów. Dowody osobiste zostały skopiowane podczas zgodnych z prawem transakcji. Jay korzysta z nich, wymieniając waluty. 200 dolarów jest dla kasjerki, która loguje się do systemu i rejestruje transakcje jako wykonane przez turystów. JC odbiera świeżo nabyte peso i przekazuje je szefowi. Misja wykonana. Pochodzenie gotówki zostało zatarte. Teraz można zdeponować czyste pieniądze w meksykańskich peso. Te pieniądze rozpoczęły swoją podróż w położonym prawie 5000 km stąd Chicago, jednym z głównych ośrodków obrotu narkotykami w Ameryce. Sprzedaż narkotyków w samym Chicago generuje 3 miliardy dolarów rocznie. Dworce, porty i rozbudowany system dróg czynią z wiecznego miasta idealny punkt dystrybucji narkotyków oraz odbioru gotówki ze środkowego zachodu. Około 70% populacji USA mieszka dzień drogi od Chicago. Wiele transakcji zawieranych jest w Southside. Każda z nich to kolejna kropla w potężnej rzece pieniędzy wypływających z miasta. W Chicago działa ponad 70 gangów posiadających 150 tysięcy członków. To gangsterska stolica USA. Sprzedażą zajmują się lokalni przestępcy. Krok pierwszy. Wymiana towaru na brudne pieniądze. Masz coś dla mnie? Dawaj trzy dychy. Wsadź to sobie do gęby, bo cię zwiną. Kolejna torebka z krakiem sprzedana. W ten sposób meksykańskie kartele zbijają majątki.
Mam 19 lat, a robię to od 15 roku życia. Muszę przecież coś jeść. Dorastaliśmy bez rodziców, nie było nikogo, kto dawałby mi pieniądze. Skillet znajduje się na samym początku łańcucha obrotu pieniędzmi. Tacy jak on generują zyski, które można wykorzystać dopiero po ich upraniu. Skillet dostaje krak na kredyt. Bryłkę sprzedaje za $10. Po długim dniu pracy wraca do Meliny, żeby podzielić zyski. Najpierw swoją działkę bierze ekipa. Pomiędzy nas trzech dzielimy $400 od uncji. Wychodzi $13 za godzinę. Jednak obrót musi być bardzo duży. Chodzi o szybkość. Problemem jest nie ilość pieniędzy, ale ich legalne wykorzystanie. Reszta gotówki podąża w górę łańcucha do lokalnego dostawcy współpracującego z kartelem. Zapłata musi być szybka i zgodna z umową. Zwracamy $1200. Jeśli zaciągnie się u nich kredyt, to trzeba go zwrócić, żeby nie skończyć w piachu. W tej branży trzeba się pilnować, bo pewnie ludzie mogą wpaść na kwadrat i sprzątnąć kogo trzeba. To nie jedyny problem. Obrót gotówką jest bardziej ryzykowny od posiadania narkotyków. W roku 2014 w Chicago doszło do 2500 strzelanin. Skillet jest zdenerwowany. Jego dostawca będzie gotowy za 12 godzin, więc pieniądze muszą zaczekać. Tutaj są sami złodzieje, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. W każdej chwili mogą załatwić cię ci, którzy potrzebują forsy jeszcze bardziej niż ty. To strefa wojny, nigdy nie wiesz, z której strony padnie strzał. Ziomek może cię załatwić za kilka dolców, dlatego trzeba mieć pistolet. Brice zawsze ma broń gotową do strzału. Klamki używam cały czas. Ostatnio musiałem ją wymienić. Nie można trzymać jednej broni zbyt długo. To moja zabaweczka, uwielbiam ją. Zależy nam tylko na pieniądzach. W centrum Chicago znajduje się mnóstwo narkotykowych dziupli, w których obraca się milionami dolarów, mającymi trafić na południe. Blokując przepływ pieniędzy, policja wymierza potężne ciosy dealerom oraz ich meksykańskim dostawcom. Ludzie szeryfa z Lake Country właśnie szykują się do akcji. Dokonaliśmy dwóch zakupów kontrolowanych kraku na kwotę $100. Policjanci chcą przejąć gotówkę dealerów. Zawsze zacięcie bronią pieniędzy. Jedziemy. Dowiedzieliśmy się, gdzie przechowywana jest gotówka. Wyroki nie robią na tych ludziach wrażenia, ale odebranie im forsy to dla nich wstrząs. Policjanci chcą przejąć pieniądze, zanim zostaną one przekazane dalej. Jedziemy do miasta Gary w stanie Indiana, by dokonać przeszukania. Aresztujemy bandziorów. W 2013 roku Gary było w pierwszej dziesiątce amerykańskich miast pod względem liczby zabójstw. Zatrzymaj się przed tym samochodem. Uwaga na okna. Policjanci odcinają drogi ucieczki. Podejrzany jest uzbrojony i już w przeszłości stawiał opór. Taran nie radzi sobie z drzwiami, a czas ucieka. W końcu drzwi ustępują. Mamy dwie osoby? Mężczyzna i jego wspólniczka zostają aresztowani. Pieniędzy jednak nie znaleziono. Szczęście nam nie dopisało. W Chicago jeden z dealerów bierze się za pranie gotówki. Krok drugi,
Amerykańscy dealerzy piorą forsę. Peace Longa nie kręcą dragi, tylko to. On a daily basis. Kokainowy hurtownik Peace Long rozdziela zarobione pieniądze, przesyłając część swym dostawcom z południej, piorąc osobiste zyski. Dzisiaj przepuści 150 tysięcy dolarów przez jeden z klubów. Szykuje się niezła impreza. Wpakuje tam 100-150 tysięcy, tak bym mógł je później wykorzystać. Transport gotówki nie jest łatwy. Pieniądze trzeba dobrze owinąć folią. Kiedyś zatrzymali mnie gliniarze, a pies wywęszył moje 17 tysięcy. Teraz używam folii wysmarowanej wazeliną. Slong woli nie ryzykować. Jadę po sałatę do jednej z dziupli. Zawnijcie pasy. Pislong zarabia miliony, dostarczając kokainę gangom, lecz korzystając z tych pieniędzy zwróciłby na siebie uwagę. Największa kwota, jaką jednorazowo wypraliśmy, to 1,5 miliona. Slong musi posiadać legalne źródło dochodu. W przeciwnym razie cała zarobiona gotówka będzie bezużyteczna. Spotykam się z zamożnymi ludźmi, dbam o reputację. Dobrze się ubieram, a pewne sprawy pozostawiam w dzielnicy. Slong prowadzi więc klub tak, jakby był zwykłym przedsiębiorcą. Tutaj wpływa większość pieniędzy. Organizujemy 2-3 imprezy tygodniowo. Z najmniejszych mamy około 10 patyków, z dużych nawet 200. Wyniki sprzedaży zostają podbite o dochody ze sprzedaży narkotyków. Zgarniam kasę za wejście, drinki i bilety. Niedługo będę wydawał swoją brudną forsę. Wystarczą 2 godziny. Sztucznie zwiększając przychody z biletów oraz sprzedaży jedzenia i napojów, Slong maskuje pochodzenie pieniędzy. Dzięki temu może je zdeponować w banku. Właśnie zgarnąłem 150 tysięcy podczas jednej imprezy. Kokainowa forsa znów jest czysta. Jestem w tym najlepszy. Pislong wyprał swoje pieniądze, ale wciąż musi zapłacić dostawcom. Takich kwot nie da się jednak przelać, nie przykuwając uwagi służb. Federalni cię dorwą, jeśli zauważą większy przelew. Prawo bankowe umożliwia władzom federalnym wgląd w transakcje klientów. Dlatego przestępcy dokonują transakcji z wielką ostrożnością. Mogą jednak liczyć na wsparcie. Krok trzeci – transport. Pomaga im armia ludzi wyspecjalizowanych w przerzucie gotówki za granicę. Agenci specjalni służb imigracyjnych starają się powstrzymać wypływ brudnych pieniędzy. To samochód, którym przestępcy przerzucili pieniądze przez południowo-zachodnią granicę Meksyku. To nie jest zwykły SUV. Uruchamiamy silnik i włączamy odmrażanie tylnej szyby, zamykając obwód i uruchamiając mechanizm podnoszący podłogę bagażnika. Agenci muszą zachować najwyższą czujność. Wystarczy tu miejsca na $1 million. Na obrzeżach Chicago służby imigracyjne szukają brudnych pieniędzy. Jestem w zespole do spraw przestępczości gospodarczej. Koncentrujemy się na transferach pieniężnych wykonywanych przez dealerów do Meksyku i Kolumbii. Agent Popowicz jedzie do centrum handlowego, w którym ludzie karteru przekazują sobie pieniądze.
W ciągu ostatnich 10 lat nasz zespół co roku przechwytywał 10 milionów dolarów w gotówce. Służby przejmują miliard narkodolarów rocznie. Torby z pieniędzmi przechodzą z rąk do rąk na ulicy. To typowy parking przed centrum handlowym. Aby zachować anonimowość, członkowie karteli wtapiają się w tłum. Kilkukrotnie obserwowaliśmy, jak przestępcy dokonują tutaj transakcji. Jestem 3 rzędy od tego gościa. To prosta sprawa. 2 samochody zatrzymują się obok siebie, otwierają bagażniki i przerzucają forsę. Latynos, biała koszulka, otwiera tylne drzwi i wrzuca coś do samochodu. W idealnym świecie dowiedzielibyśmy się, do kogo należy samochód, w którym znalazły się pieniądze i dzięki temu dotarlibyśmy do całej organizacji. Mężczyzna czarnoskóry wkłada torbę do bagażnika, wraca do terenowego Dodge'a. Ludzie sądzą, że takie rzeczy robi się w niebezpiecznych dzielnicach, lecz w rzeczywistości może to być jakikolwiek parking. Odjeżdża. Szacuje się, że każdego roku z rąk do rąk przechodzi w taki sposób 20-40 miliardów dolarów. Po 100 tysięcy za jednym razem. Wszystkie te pieniądze przechodzą przez bagażniki tych samochodów. Do konfrontacji z policją stają tysiące przemytników pieniędzy. W takiej ciężarówce jest mnóstwo schowków. W każdej z opon można ukryć od 10 do 15 tysięcy. Tutaj też jest puste miejsce. To nie problem zrobić taką naczepę. Spins sprawdza ciężarówkę przed transportem gotówki do kartelu w Houston. W takim pojeździe zmieszczą się miliony dolarów. Wykonujemy jeden przerzut co 2-3 miesiące. Przejazd zajmuje 2 dni, w sumie 22 godziny jazdy z Chicago do Houston. Jako że główne drogi prowadzące bezpośrednio do Chicago są silnie kontrolowane, Spins wybiera drogę I-65, przecinającą hrabstwo Lake w Indianie. Lecz policjanci nie próżnują. Przejeżdżają tędy duże transporty pieniędzy skierowane do Meksyku. Sierżant Stewart od ponad 10 lat patroluje drogi Indiany. Przechwytywanie gotówki to dla niego nic nowego. W ciągu roku nasza trójka przejmuje od 500 tysięcy do miliona dolarów. Zostaje pan zatrzymany pod zarzutem przemytu pieniędzy. Niełatwo jest wytypować właściwy pojazd. W ciągu minuty przejeżdża tędy setka samochodów, które trzeba jakoś przesiać. Zazwyczaj zauważam ich na długo przed tym, zanim oni zauważą mnie. Jeśli popełnili jakieś przestępstwo, to na mój widok na ich twarzach maluje się wyraz strachu. Zazwyczaj tracą opanowanie i zaczynają wykonywać dziwne manewry. Miałem nieraz wrażenie, że jestem śledzony. Gdy wiozę ładunek, mam wrażenie, że wszyscy mnie obserwują. Człowiek zaczyna popadać w paranoję. Jeśli Spinsa zatrzyma policja, areszt będzie jego najmniejszym problemem. Ludzie kartelu to ostre skurczysyny, więc wolałbym z nimi nie zadzierać. Sprawdźmy go. Zaczyna się interwencja. Przeszukamy ten samochód. Kierowca próbował schować się tuż za ciężarówką. Sierżant Stewart zbiera szeryfa hrabstwa Lake, podąża za podejrzanym samochodem na drodze I-65. Pogadajmy z nim.
Policjant zachowuje ostrożność, ponieważ zdarza się, że przemytnicy używają broni. Nie działają światła stopła, tablica rejestracyjna zwisa. Czy prawo jazdy jest ważne? Nie. Zapraszam do radiowozu. Proszę usiąść z przodu. Po chwili szeryf wyczuwa charakterystyczny zapach. Skazano pana kiedyś za posiadanie marihuany? Nie. Pytam, ponieważ wyczuwam od pana jej zapach. Palił pan dzisiaj? Nie, ale byłem obok kogoś, kto palił. Czy w samochodzie ma pan marihuanę? Nie. Sierżant Stewart bierze się za pasażera. Proszę wysiąść. Pana kolega powiedział, że ktoś przy nim palił i dlatego czuć od niego marihuanę. W samochodzie jej nie ma. Powiedziałem, że ją czułem. To od niego w samochodzie jej nie czuć. Przewozicie marihuanę? W żadnym razie. Nie mając wielu dowodów, policjant ma ograniczone opcje. Prawo jazdy jest ważne. Nie będzie miał pan problemów z kontynuowaniem jazdy? Nie, proszę pana. Sierżant woli zasadzić się na grubszą rybę. Wszystko wydawało się w porządku. Nie wyczułem żadnego zapachu w samochodzie. Nie było tam nic, czym powinienem się zająć. Następnego dnia sierżant Stewart ze zdziwieniem zauważa znajomy samochód. To auto z uszkodzonym światłem stopu, które zostało zatrzymane wczoraj. Co się dzieje? Powiedział, że chce przeszukać samochód, a ja się nie zgodziłem. Przecież nie czuć w nim zioła. Coś tu jednak nie gra. Samochód sprawdzi pies policyjny. Coś wyczuł? Tak. A więc masz prawo go sprawdzić. Teraz policjanci mają powód do przeszukania. Jeśli kierowca przemycał marihuanę, czeka go odsiadka. Sierżant Stewart zauważa coś w jego kieszeni. Masz tam sporo pieniędzy. Bez przesady. Ile tego jest? To forsa mojej panienki. Naprawdę? Ile to jest? 5,500. Tak duża kwota budzi podejrzenia sierżanta. Mężczyzna może przemycać zarówno narkotyki, jak i gotówkę. Co u ciebie robią pieniądze twojej dziewczyny? Ona o tym wie? Tak, ufa mi. Masz dobrą dziewczynę. Pracujesz? Nie. Jesteś na jej utrzymaniu? W porządku. Nie znaleziono narkotyków, więc mężczyzna jest wolny. Znowu. Napraw światło stopu, bo aż się prosisz o to, żeby cię zatrzymać. Policjanci mogą zarekwirować kwotę przekraczającą 10 tysięcy dolarów, jeśli podejrzewają, że są to brudne pieniądze. Trzymanie w kieszeni 5,500 dolarów to nie przestępstwo. Wielu z nich kursuje pomiędzy miastami w kilkugodzinnych odstępach, przewożąc mniejsze sumy. Od 6 tysięcy po 20 tysięcy dolarów. Liczą, że to zapewni im bezpieczeństwo. Policjanci przechwytują niewielką część ze 100 miliardów dolarów pochodzących z handlu narkotykami. Słyszałem, że to, co ujawniamy, to tylko 1% tego, co trafia do karteli w Meksyku. Nasze działania nie robią na nich wrażenia. ...480 km na południe z Pins pokonał już 1/3 trasy do Houston, nie przykuwając dotąd uwagi służb. Przewozi gotówkę, która zostanie przepakowana i przygotowana do pokonania granicy amerykańsko-meksykańskiej. Krok czwarty, zbiórka i przygotowanie do przerzutu. Można powiedzieć, że jestem osiedlowym bankiem. Pilnuję, żeby forsa dotarła tam, gdzie powinna. Kapo steruje przepływami pieniędzy z terenu całego kraju do Houston.
Uznano, że najodpowiedzialniej obchodzimy się z pieniędzmi. Potrafię dopilnować, żeby cała kwota dotarła dokładnie tam, gdzie miała dotrzeć. Mam swoich ludzi w Atlancie, Miami, Nowym Jorku, New Jersey i w Chicago. Capo czeka na Spinsa i tuzin innych przewoźników, żeby wykonać przerzut do Meksyku. Kiepski tydzień to 100-200 tysięcy. Gdy dobrze nam idzie, przerzucamy miliony tygodniowo. Capo szmugluje pieniądze do Nuevo Laredo. Pojawił się jednak problem. Na granicy Stanów toczy się wojna karteli. To terytorium Sinaloa, a to kartelu Del Golfo z Teksasu. Capo pracuje dla kartelu Zatoki Meksykańskiej. Wojna z kartelem Sinaloa naraża transporty gotówki. Tutaj ją przerzucamy. Na samą granicę. Capo ma ochroniarzy. Nikt nie chce umierać samotnie. Zawsze towarzyszy mi jeden z żołnierzy. Jesteśmy gotowi oddać za siebie nawzajem życie. Mężczyzna twierdzi, że opłaca policjantów. Wielu z nich jest skorumpowanych, aż przykro mi to mówić. Rozległy się strzały. To tutaj normalka. Ludzie Capo nie mogą znaleźć strzelca. Na te okolice mówią strefa zero. Nazywają ją Małym Meksykiem. Mógł to być strzał przypadkowy albo ostrzeżenie od konkurencyjnego gangu. Capo martwi się jednym. Interesują mnie tylko te pieniądze. Zbieranie gotówki jest niebezpieczne, bo ma się coś, czego wszyscy pragną. Przerzut funduszy kartelu przez granicę to zadanie dla Capo. Do Houston zwożą je kurierzy. Współpracujemy z osobami powiązanymi z rodziną, którzy są częścią organizacji. Gdy w grę wchodzą pieniądze, ludzie zachowują się nieprzewidywalnie, ale kombinowanie źle się kończy. W kwestii odbioru pieniędzy Capo ufa tylko jednej osobie. Robimy standardowy objazd, podczas którego zbieramy hajs przed przerzutem. Zadaniem Vistara jest przewiezienie brudnych pieniędzy przez granicę. Najpierw jednak musi odebrać je od przewoźników, przybywających tutaj z całych Stanów Zjednoczonych. Tak się to robi. Jednej nocy zbieramy od 40 do 50 tysięcy. Jeśli przewoźnik się nie zjawi, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jeśli któryś z nich nie odda nam pieniędzy, przyjadą ludzie z Meksyku, którzy odrąbią mu głowę. Musimy trzymać to wszystko w garści. W tej branży lepiej nie mieć długów. Nigdy nie kwestionuje się rozkazów kartelu. Świetnie. Spadamy stąd. Z kolejnymi paczkami rośnie napięcie. Ludzie szukają okazji, żeby zgarnąć coś dla siebie. Wystarczy się rozejrzeć, żeby zobaczyć tych palantów. Nie mają nic do stracenia. W każdej chwili coś może się wydarzyć, więc trzeba być gotowym na wszystko. Czają się, żeby wbić się komuś do samochodu. 3-godzinny objazd zakończony, pora rozliczyć się z Capo. Zebrałem około 35 tysięcy. Jeszcze 2-3 dni i będziemy gotowi, by wysłać forsę do Meksyku. Co 2 tygodnie przenosimy się w inne miejsce, ponieważ towar musi się przemieszczać, a forsa krążyć. To rotacja, która nigdy nie ustaje. Capo otrzymał właśnie telefon z Meksyku. Okazało się, że musimy być gotowi na jutro.
trzeba przewieźć dużą ilość pieniędzy. Nieważne, która jest godzina. Nasi ludzie muszą odpowiedzieć na każde wezwanie. Kapo konstruuje skrytkę. To jedno z miejsc, w których upychamy forsę, żeby przerzucić ją w inne miejsce. Kupujemy takie płyty, spawamy je i całkowicie uszczelniamy, zabezpieczając też przed ogniem. Gotowa skrytka zostaje przyspawana do ramy ciężarówki. Chłopcy ukrywali już forsę w zbiornikach paliwa, pod podłogą, a nawet w poduszkach powietrznych. Wszystko jak u MacGyvera. Wczorajszy tajemniczy strzał dał Kapo do myślenia. Tracimy wielu ludzi. Wiem, że w końcu padnie na mnie, ale nie boję się śmierci. Przewóz takich kwot musi być zabezpieczony. Moi żołnierze patrolują ulicę. Kapo zostanie natychmiast poinformowany o problemach. Codziennie towarzyszy nam stres, ale każdy może zginąć bez względu na robotę, którą wykonuje. Człowiek Kapo ma wieści. Kapo szykuje się do przerzutu milionów dolarów należących do kartelu, gdy odzywa się jego telefon. To tylko fałszywy alarm. Można kontynuować budowę skrytek. Zaraz wszystko będzie gotowe. Po położeniu ostatniego spawu skrzynka zostanie umieszczona w samochodzie, a w jej wnętrzu znajdzie się to, co kochamy. Człowiek zwany młodym szefem to konstruktor skrytek. Upchniemy w niej 125 tysięcy dolarów. W całej ciężarówce można zmieścić miliony. Po 3 godzinach skrytka jest na ukończeniu. Pasuje idealnie. Pieniądze są gotowe do transportu. To będzie transport w granicach miasta, ale trzeba się zabezpieczać. Cieszę się, że zaraz je wyślemy. Przerzut za południową granicę wciąż jest przygotowywany. Właśnie szykuje się do roboty. Ulokowany w Houston biuro Vistara zajmuje się szmuglem pieniędzy do Meksyku. Spływają tutaj pieniądze nie tylko z Teksasu, ale i z całych Stanów Zjednoczonych. Ta torba przyjechała z Chicago. Pieniądze przesłane przez Kapo zostają hermetycznie zapakowane. To ostatnia torba. Jesteśmy już prawie gotowi, żeby wykonać przerzut do Meksyku. Krok 5. Przerzut. Pokonanie granicy to najbardziej ryzykowny etap drogi, którą musi pokonać gotówka. Vistar będzie jechał czarnym, legalnie nabytym SUV-em. Trzeba mieć zapięte pasy, używać kierunkowskazów i nie zwracać na siebie uwagi. Na przejściu granicznym nie można pozwolić sobie na nerwy. Trzeba być gotowym na pytania o to, co tam robimy i jak długi pobyt planujemy. Niepewna odpowiedź może się skończyć przeszukaniem. Na granicy nie ma żartów. Tam obowiązuje prawo federalne. Dojazd z Houston do Laredo zajmie 5 godzin. W mieście znajduje się 5 mostów łączących Stany Zjednoczone z Meksykiem. 2 dla samochodów prywatnych, 1 dla pociągów i 2 dla przewozów komercyjnych. To najbardziej ruchliwy port lądowy Ameryki, a przy tym raj dla przemytników. Codziennie granicę przekracza 26 tysięcy samochodów osobowych, 18 tysięcy pieszych i 9 tysięcy ciężarówek. Przewozi pan broń, amunicję albo więcej niż 10 tysięcy gotówką? Na drodze fali narkodolarów stoją antyterroryści i strażnicy graniczni używający supernowoczesnych skanerów, umożliwiających wykrycie pieniędzy ukrytych w pojazdach. Jednak kartele są o krok do przodu. Najwięcej problemów sprawiają nam zwiadowcy.
Adrian Hernandez pracuje na moście numer 1, patrolowanym przez ludzi karteli. Trudno nam tutaj kogoś przyłapać. Mostem odbywa się intensywny ruch pieszy, a pośród tych wszystkich ludzi znajdują się zwiadowcy gangów. Jeśli coś się dzieje, samochody zaczynają zawracać. Jest ciężko. Kartele rozmieszczają zwiadowców w strategicznych punktach wzdłuż granicy. Ci ludzie przez krótkofalówki informują się o działaniach służb. Granice przekraczają tysiące pojazdów, więc kontrola musi być prowadzona wyrywkowo. Prawie połowa przewozów komercyjnych odbywa się w Laredo. Przewozicie broń, amunicję, części broni lub więcej niż 10 tysięcy dolarów? Kiedyś zdecydowanie łatwiej było wyłuskać pojedynczego przemytnika przemieszczającego się z północy na południe. Dzisiaj szmuglują wszyscy. Trudno wybrać konkretny cel. Przemytem parają się całe rodziny. Starzy, młodzi. Ludzie, po których nikt by się tego nie spodziewał. Uwagę policjanta przykuwa samotny mężczyzna w czarnym SUV-ie. BMW. Przewozi pan broń lub amunicję? Nie. Ponad 10 tysięcy dolarów? Nie. Samochód zostaje zatrzymany do kontroli. Luksusowe auto wjeżdżające w głąb Meksyku to rzadkość. Procedura wstępna nie ujawnia kontrabandy. Zabierzemy go na prześwietlenie. Adrian Hernandez chce sprawdzić, czy w pojeździe nie ma skrytek z pieniędzmi. Przestępcy liczą na to, że luksusowy wóz nie wzbudzi podejrzeń. Tutaj trzeba działać nieszablonowo. To ich spiątka z 2008 roku. Adrian Hernandez skierował podejrzany samochód do kontroli. Chce sprawdzić, czy nie ma w nim skrytek z ukrytymi w nich pieniędzmi. Kierowca pochodzi z Houston i powiedział, że handluje samochodami. Coś tu nie gra. Wjeżdżając do Meksyku luksusowym samochodem bez ochrony kartelu zostałby najpewniej napadnięty. Wszystko w porządku. Niczego nie znaleziono. Niczego nie znaleźliśmy, jedynie kierowca wydaje się być podejrzany. Mężczyzna może odjechać. Każdego dnia do Meksyku wjeżdża 26 tysięcy pojazdów, więc niełatwo przyłapać przemytnika na gorącym uczynku. Co roku przemytnicy szmuglują 30 miliardów dolarów. Przekroczywszy granicę, Vistar udaje się do Cancun. To kolejny krok na drodze do pralni pieniędzy. Krok szósty. Pranie pieniędzy w Meksyku. Każdego roku ponad 4 miliony turystów odwiedza tutejsze ośrodki wczasowe, nie zdając sobie sprawy z tego, że pomagają w praniu ogromnych kwot. Ten człowiek zdecydował się położyć temu kres. Biznes turystyczny w Cancun rozwinął się dzięki pieniądzom z narkotyków. Teraz służy praniu brudnych pieniędzy. Pedro prowadzi śledztwo w tej sprawie. W tutejszych hotelach jest 45 tysięcy pokoi. Zdaniem Petra 10% z nich służy praniu brudnych pieniędzy. 4,5 tysiąca pokoi po 100 dolarów za dobę, 12 miesięcy w roku, daje bardzo dużą sumę pieniędzy. Rocznie w Cancun pierze się 164 miliony dolarów. Można do tego dodać bary, restauracje oraz firmy świadczące usługi dla turystów. Wszystkie przyjmują gotówkę. W ten sposób kartele piorą pieniądze. Ten model biznesowy zaczyna być stosowany w całym Meksyku.
Mało kto jest skłonny przyznać, że przez ostatnie 15 lat meksykańska gospodarka bazowała na pieniądzach przywożonych przez handlarzy narkotykami. Wiele projektów infrastrukturalnych sfinansowano właśnie za pomocą tych funduszy. Dzisiaj Pedro kontynuuje swoje śledztwo. Branża budowlana należy do ulubionych pralni pieniędzy karteli. To jednak niełatwa praca. Gdy zaczynamy rozpytywać świadków, zjawiają się uzbrojeni ludzie i każą nam się wynosić. Boimy się wezwać policjantów, ponieważ nie wiemy, czy nie są w to wszystko zamieszani. Ryzykujemy nie tylko swoje życie, ale i życie naszych bliskich. Pomimo tego Pedro nie zamierza odpuścić. Te domy nie mają właścicieli. Stoją puste. Po zakończeniu budowy kontrolowana przez kartel firma budowlana sprzedaje budynki innej firmie stanowiącej przykrywkę kartelu. Efekt? Bank uznaje pieniądze za czyste. Sama dokumentacja nie doprowadzi Pedra dalej. Jest pewna firma budowlana, która pracuje dla kartelu Zatoki Meksykańskiej, a istnieje tylko na papierze. Nie da się zweryfikować żadnego jej adresu. Za tą fasadą pracuje armia nieuczciwych księgowych i prawników, mająca za zadanie uniemożliwić ludziom takim jak Pedro dotarcie do kartelu. W zeszłym roku ta firma zarobiła 10 milionów dolarów. Ta 5. Ta 3. W tych pomieszczeniach może być dosłownie wszystko. Sylwia kieruje jedną z największych operacji prania pieniędzy w Cancun. To ona zamyka koło, wprowadzając narkodolary do legalnego obiegu. Tworzymy papierowe firmy. To złożone finansowe struktury. Środki, które wracają do klientów, są czyste i udokumentowane. My pobieramy tylko niewielki ich procent, więc wszyscy są zadowoleni. Obrót jest ogromny. Zajmujemy się miliardami. W zeszłym roku zalegalizowaliśmy 50 miliardów peso. Właśnie przybyło 10 milionów dolarów w gotówce. To pieniądze, które mogą pochodzić z przemytu narkotyków lub z innej działalności. My nie musimy i nie chcemy tego wiedzieć. Krok ostatni, redystrybucja. Pieniądze, które pokonały 4800 kilometrów i przekroczyły granicę amerykańsko-meksykańską, zostały wyprane. Jednak cykl trwa dalej. Na jego początku stoją działający w Stanach Zjednoczonych dilerzy narkotyków. Dalej znajdują się przewoźnicy wywożący środki do Meksyku, gdzie zostają one wyprane. Dzięki tym ludziom miliardy dolarów wypływają nieustającym strumieniem.